2 godziny i 15 minut. Mówię, z tego prawdopodobnie będzie tak 5-6 odcinków. Coś takiego. Wiadomo, wolałbym więcej, no ale muszę się też na to nastawić, że nie zawsze będzie tak, jak ja chcę. I to jest przykre, no ale trzeba się z tym pogodzić. Pasywnymi zwierzątkami w tym poziomie to będą tutaj szczury. Może nie wszędzie, ale będą szczury. Aj, ten poziom jest taki piękny, mówię wam autentycznie, serio, ten poziom jest tak piękny, że to głowa mała. Potrzebujemy tutaj ile? 18 smoczych dusz, więc moglibyśmy w sumie zaraz zdobyć tyle i z turbonapędem byśmy tam się przedostali jakoś. Ale jest jedna, mówię, ciekawostka, która zahacza o Moneybugsa i o niej zaraz wspomnę, tylko najpierw zbierzmy tutaj klejnoty albo te tutaj kule magnetyczne, ponieważ tak, mamy tutaj poboczne zadanie, które jest wymagane, bo musimy orba za to dostać. Ale w dużym skrócie wytłumaczę, o co chodzi. Po prostu musimy te kule magnetyczne wstawić w swoje miejsce, dzięki czemu ten oto obiekt zostanie zasilony i będzie fajnie. I ktoś dzwoni do domofonu, sorry. 23%, ładny wynik. Dobra. Jajajajajaj. Pyk, pyk, pyk. Zaraz byśmy tutaj tego gościa trafili. Złodziejscy miotacze kradną nasze kamienie mocy. Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł je odzyskać i uruchomić generator. Faktycznie to się generator nazywa. Oj, to jest poziom trudności maksymalny, kurde. No trochę się nie dziwię czemu. No ale nie jest to szczególnie jakoś trudne. Jest to uciążliwa misja, bo ci ziomkowie tutaj biegają w tej i męczą dupę. No ale jeden taki dostanie w tyłek i już zaraz padnie. Musimy ich przemieść z 10 unicestwić takich tych. A to nie będzie trudne. Ile już jest zasilonego tego? To nawet nie pisze nigdzie. Pamiętam, że one wydawały taki jakiś dziwny śmiech w oryginalnym Spyro. Ha, drugi dostał w tyłek. I bardzo dobrze. No szkurde, dawaj. Spiro. No. Kurde, trochę żałuję, ponieważ to trochę zostało tutaj leniwie przedstawione, bo tak to musieliśmy trochę odmierzać, jeżeli chodzi o... Wiecie. Była taka fajna animacja, że Spyro tą kulę jakoś wypluwał i ona tam w jakiś sposób się doturlała do tego generatora. A tutaj tak na dobrą sprawę jest głupie trochę. Pozbawiono tych animacji, to jest przykre trochę. O ty gnoju jeden, o ty kurde. Co ty sobie wyobrażasz? Co ty myślisz, że możesz przeszkadzać? A ty taki ty, kurde. Zakładam, że teraz oni tam powrócili i dupa będzie trochę. No ale nie można mieć wszystkiego, jak to bawiają. No, jeden już dostał, jak sami zresztą widzieliście przed chwilą. A gdzie tu jest, kurde, kolejny? A? Gdzie wy jesteście? Ty, cwaniaku, jeden z drugim. Gdzie wy jesteście? No, dawajcie, chodźcie tutaj. O! Ni stąd, ni zowąd. O co chodzi? Nie, przepraszam najmocniej. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem.
Chyba chodzi... Nie, to nie jest to. Myślałem, że chodzi o tamto. Dobra, 6 na 10, jeszcze tylko 4. Przyznam szczerze, że ta misja trochę u mnie chrapanie powoduje, ponieważ jest ona ok, ale jest trochę nudne bieganie za tymi ziomkami, tak szczerze. Ale myślę, że pokonam teraz tego jednego ziomka i na biegu ustawię te kulki. W sensie nie będę wam pokazywał tego, co prawda, no bo trochę to jest nudne w oglądaniu, nie powiem, że nie, żebym tak byście ciągle patrzyli, jak ja podbiegam i sprawdzam ten, czy wszystko jest, więc zrobię to teraz sobie na szybko i zaraz się widzimy w cutscence. Dziękuję, Spyro! Znalazłem tę błyskotkę pośród naszych kamieni mocy! Przyjmij ją w ramach podziękowania! No dobra, mamy 16 i możemy sobie teraz stąd iść już. Dzięki za uwagę. Tam co trzeba było, to zebrałem. 14 dalej mam smoczych dusz, kurde. A no faktycznie mam tutaj te elektroidy. Aka żaróweczki, bo w sumie to są takie bardzo żaróweczki zasilające. No i myk, kurde. Nie zapominajmy jeszcze właśnie o takich oto sekcjach poziomu. Warto pamiętać o takich rzeczach, biorąc pod uwagę, że... No, możemy przegapić parę klejnotów, a ja chcę zrobić 100% w tej gierce. Mimo, że tak naprawdę nie trzeba robić 100%, bo równie dobrze mogę sobie to olać, zebrać odpowiednią ilość tych talizmanów i orbów i w sumie iść na Ripto, ale... Ale lubię po prostu. Powiem wam szczerze, że bardzo lubię i skoro lubię robić 100%, to czemu nie mam tego robić? To trochę byłoby słabe, co nie? A i tutaj mamy turbobieg. Super turbo bieg. Dziękuję, Spyro. Wyłączyłeś wszystkie ekrany elektryczne. Chroniliśmy ten talizman przed miotaczami. Teraz jest twój. Weź go. No i dobra, możemy sobie teraz podejść do tego ziomka. Zobaczymy, co tutaj w trawie piszczy. Spyro, widziałeś ten duży budynek? Miotacze wykorzystują go, by kraść naszą elektryczność. Pomóż nam, wyłączając sterujący nim mechanizm. Dobrze, już się robi. Już wyłączę, kurde. Bo sami sobie nie dacie rady. No niestety. I dobra. A no właśnie, trzeba wyłączyć mechanizm. Mianowicie w taki sposób. Musimy teraz szukać właśnie takich tych ukrytych przycisków. Już niedużo nam zostało klejnocików. Mówię, no po tym poziomie już lecimy na bossa i praktycznie będziemy mogli skończyć sesję, bo drugi świat już... Znaczy, no chciałem zrobić jeszcze w tej sesji te najbardziej znienawidzone przeze mnie poziomy, a raczej takie... Takie, za którymi trochę nie przepadam, ale stwierdzam, że raczej to zrobię następnym razem, bo sesja już i tak jest wystarczająco długa. Serio. Świetnie ci idzie! Ta mała błyskotka przyniesie ci szczęście! Gdybyś potrzebował wskazówek związanych z wyłączeniem fabryki, daj mi znać! Szybowanie tu jest trudniejsze. Musisz się wspomóc zawiśnięciem w powietrzu. Wciśnij akcję w trakcie szybowania, by zawisnąć i nabrać wysokość. Pamiętaj, by wcisnąć akcję, zbliżając się do wiatraka, bo nie dolecisz!
Dobra, dzięki za info, ziomuś. Teraz trzeba dolecieć tutaj, tak jest. Tak jest. Tak jest, tak jest. Pyk, pyk, pyk. Super, świetnie, zarobiście. Chyba będziemy mieli skill potter za wszystkie te. Tak, udało się. Mamy 20 żyć. Nice. I wszystkie klejnoty. Spyro, ratuj! Wyłącznik fabryki miotaczy jest w tamtym pomieszczeniu, ale tam jest strasznie głośno. Myślałem, że on powie, że tam jest strasznie ciemno. Dobra. Myk! Dziękuję za zamknięcie fabryki. Proszę, znalazłem to między zębatkami. Jest twoje. Osiemnaście. I to chyba będzie wszystko. Tak jest. Mamy wszystko. Ładnie wygląda to wszystko tutaj. Naprawdę ładnie. Dobra, myślę, że możemy sobie stąd iść. Bo już mamy to, co mieliśmy zdobyć. I w taki oto sposób mogę zaryzykować stwierdzeniem, że zawsze dobro wygrywa ze złem. W tym wypadku ci ziomkowie chcieli być sprytni, no ale nasi elektroziomkowie fioletowi są sprytniejsi. Więc dobro wygrywa ze złem. No dobra, więc to chyba byłoby na tyle. Tak mi się wydaje. Już chyba mogę iść na bossa. Ale zanim opowiem, znaczy zanim pójdę, to jeszcze szybko jedną rzecz, tą ciekawostkę, którą chciałem wspomnieć. Otóż Moneybugs chce kupić mieszkanie w poziomie Hurikos. Wspomina on w Crystal Glacier, po tym jak zapłacimy mu za aktywację mostu we wspomnianym świecie. Mówi on właśnie między innymi takie słowa: dziękuję Spyro, teraz mogę kupić mieszkanie w Hurikos. Tak bardzo pragnąłem tam zamieszkać. Chyba to on między innymi mówił, ale się przekonamy, kiedy tam dojdziemy, of course. W sensie, że on to mówił między innymi w klasycznym Spyro, coś takiego. Że tam, o, dziękuję, chciałem tam zamieszkać i tak dalej. Ale dobra, czas na pogawędkę z Elorą. Brawo, Spyro! Zdobyłeś już 6 talizmanów, więc wrota się otworzą. No to co? Lecimy na naszego pierwszego bosika. Zanim dotrzesz do lochu w zamku, powinieneś dowiedzieć się, jak Ripto i jego potwory trafili do Avalaru. Widzisz, tydzień temu w zimowej tundrze profesor pracował nad super nowoczesnym portalem. Gotowe! To była ostatnia kula. Brakuje nam tylko odpowiednich współrzędnych. Tak? To może 2, 2, 4, 7, 5? Wtedy się urodziłem. Nie, łowco! Co? Dlaczego żaden z was? Gdzie my jesteśmy? Zero smoków? Cudownie! Gniot! Wracaj i spakuj mój dobytek! Zostajemy tu! Poznajcie swojego nowego władcę! Wyłącz to, profesorze! Już! O, mamusiu! Gdzie jest przełącznik? Chyba pękły mi okulary! Gniot! Przełaź przez portal, głupku!
poproś przyjaciół, by pochowali kulę po całym awalarze. Szybko! Nie! Hop! Hop! Łapcie kulę! Migiem! Ała! Ty mała podła kreaturo! Zabiję cię! To zła wiadomość dla naszego świata. Łowco, dlaczego go nie gonisz? No tak, w sumie pobiegłbym za nim, ale chyba wspominał, że nie lubi smoków. Profesorze, może złapiemy smoka do pomocy? Tak, tak, świetna myśl. Potrzebujemy jednak krainy, która będzie w stanie przekierować do nas jedno z tych stworzeń. Może Migot? Dobra, jestem z powrotem. No i ciekawa cutscenka miała miejsce, jak sami zresztą widzieliście. I teraz tak sobie zdałem sprawę, że przecież bossowie będą teraz prości, biorąc pod uwagę, że sami widzicie, co mam. No ale tak. Gniot generalnie polega na tym, że musimy po prostu go atakować właśnie w taki sposób, że on tutaj będzie na nas syłał takie fale, które mogą spowodować, że oberwiemy, a my potem możemy go zaatakować. Ale cutscenka, która miała miejsce przed chwilą, była dosyć istotna, ponieważ było przedstawione, jak w ogóle Ripto, Gniot oraz jak on miał? W sensie, jak miało jego polskie imię? Bo wiem, że ich normalne imiona to jest Gulp i Crash, w sensie Crush. No w każdym razie Crush miał coś takiego, że po prostu ten, znaczy miał. No po prostu oni oboje się pojawili i hej, Ripto powiedział, że zostają w Avalar. To chciałem wam wytłumaczyć. Sorki, po prostu musiałem na spokojnie swoje myśli zebrać. Nie chcę za bardzo chaotycznie też tłumaczyć, żebyście mogli zrozumieć co i jak. Serio, ten boss jest tak żałośnie łatwy, ale mogę tutaj przyznać 10 punktów za to, że ci bossowie to są faktycznie bossowie. Co prawda jest ich mało, bo mamy tylko 3 bossów. Ale hej, to są bossowie i można to zobaczyć po konfrontacji z nimi, nie? To co było w Spyro 1, gdzie tak naprawdę walczyliśmy z ulepszonymi przeciwnikami. Poradziłeś sobie z tym nieudacznikiem. Ale z Gapsem nie masz najmniejszych szans! Zobaczymy, knypku! Gaps, dawaj tu, migiem! Zniszcz go! I dopilnuj, by cierpiał! Co? Gaps, zabierz mnie stąd! Na razie, smoku! Co za ćwok! Pokonaliśmy Gniota i on nazywał się Haps, w sensie Crush. Nazywał się Haps. Tak więc, tja.
Ten Ripto wystarczająco już nabroił. Jego rządy kosztowały mnie fortunę. Gdyby nie Spyro, byłbym bankrutem. Chętnie powiedziałbym Ripto, co o nim myślę. Właściwie to więcej niż tylko powiedział. Na studiach byłem mistrzem boksu w wadze koguciej. Wciąż znam parę sztuczek. A mas! I znowu! To znowu? Ty? Jesteśmy teraz sobie w Autumn Plains, czyli w jesiennych równinach. Tak jest. Ale tym światem zajmiemy się następnym razem, tak mogę to tylko powiedzieć. Więc dobra, myślę, że tutaj sobie skończymy. Mam nadzieję, że wam się w ogóle ta seria podoba, że w sposób jest fajny, prowadzona i ciekawy. Napiszcie, co sądzicie o Spyro 2. No i oczywiście o samej tej serii, nie? Czy jest fajnie prowadzona, czy nie? Ja się będę z wami żegnał, to byłem ja, to byliście wy. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, spodobał ci się content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Łącznie z live'ami i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz ponownie. I widzimy się w kolejnych odcinkach. To będzie już nasz oficjalnie drugi świat i od razu mówię, to będzie jeden z najdłuższych. Więc na razie, trzymajcie się. Cześć i pa pa!